Dzień dobry, witam Państwa. Ja nie mam prezentacji, ale podobno lepiej przyswajamy informacje, jak się musimy tylko na jednym środku przekazu skupić, więc będę mówiła i mam nadzieję, że Państwo zapamiętają to, co mówię, albo zainspiruję Państwa w jakiś sposób do Państwa pracy w różnych dziedzinach, w różnych działkach. Jestem antropolożką społeczną, więc będę mówiła, to jest takie wystąpienie trochę z innej beczki niż to, co mówili moi przedmówcy, ale prowadzę badania o relacji człowieka ze środowiskiem na Pojezierzu Gnieźnieńskim w obszarze Natura 2000 wokół Jeziora Ramienicowego, więc siłą rzeczy, to jest zresztą część mojej pracy, musiałam się w takiej wiedzy przyrodniczej bardzo dokształcić. Ale dzisiaj będę z Państwem rozmawiała przede wszystkim o ochronie środowiska poza zarządzaniem. To jest temat mojego wystąpienia i na początku chciałabym zachęcić Państwa do przyjrzenia się współczesnym problemom środowiskowym i klimatycznym, przede wszystkim jako problemom kulturowym. Czyli problemom kultury, w której funkcjonujemy i o której moja dyscyplina mówi, że uczy nas myśleć to, co wydaje nam się, że myślimy o świecie i o naszej relacji z tym światem. Czyli o miejscu człowieka w świecie. Intuicyjnie wiemy, że nasza relacja ze środowiskiem naturalnym jest warunkowana przez ekonomię, politykę i społeczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu. Jak mówi moja dyscyplina naukowa, adaptujemy się do świata fizycznego poprzez medium kultury i równocześnie za pomocą tego medium konstruujemy, tworzymy świat fizyczny. Zarówno dosłownie, przekształcając go, budując, udomawiając, jak i przenośnie, czyli to, co i jak myślimy, decyduje o tym, jak my postrzegamy, doświadczamy i rozumiemy świat, w którym funkcjonujemy. Wynika z tego, że w zależności od tego, jaka kultura, jaka polityka, jaka ekonomia, jaka edukacja kształtuje naszą wiedzę i percepcję, nasze postrzeganie i relacja ze środowiskiem naturalnym może być też różna. I coraz odważniej zwraca się dzisiaj uwagę na to, że nasze współczesne problemy, między innymi te związane z degradacją środowiska naturalnego, jego niszczeniem, eksploatowaniem, traktowaniem go jako wyłącznie biernego tła dla naszych działań czy zasobu, wynika przede wszystkim właśnie z kulturowo ukształtowanej relacji człowieka ze środowiskiem. Żadne działania prawne, lepiej lub gorzej egzekwowane przepisy i rozporządzenia, żadne rozwiązania technologiczne, żadne narzędzia finansowe, zachęty i kary ekonomiczne, na przykład usługi ekosystemowe, nie są w stanie przynieść długofalowej poprawy, a przynajmniej zahamować postępującej degradacji środowiska naturalnego, czy jak się teraz też często mówi, kupić nam czasu na lepszą, to znaczy mniej bolesną adaptację do zmian, bez zmiany sposobu, w jaki nauczyliśmy się myśleć o środowisku naturalnym i miejscu w nim człowieka. A nasz sposób myślenia o środowisku, czyli nasze rozumienie człowieczeństwa jako takiego, są kształtowane i reprodukowane w zależności od badaczy, którzy się tym problemem zajmują, co najmniej od czasów starożytnych Greków, przede wszystkim Platona, którego filozofia dewaluowała naturę, na pewno od czasów chrześcijaństwa, przede wszystkim pojawienia się i umacniania wpływów instytucjonalnego kościoła, który oddzierał świat materialny z pierwiastka boskiego, a człowieka utożsamiał tylko i wyłącznie z duszą. Czego ponad pół wieku temu dowodził na łamach science historyk mediewista Lynn White Jr. Jego zdaniem to religia sprawiła, że naturę traktujemy instrumentalnie, jak zewnętrzny wobec nas obiekt, który podporządkowujemy i użytkujemy zgodnie z naszymi potrzebami. A szczególnie silnie od czasów Kartezjusza, czyli bodaj najbardziej znanego i wpływowego filozofa nowożytności, który człowieka definiował, filozofia ta nadal definiuje człowieka przede wszystkim w odniesieniu do rozumu i równocześnie, to jest kluczowe, w opozycji do nierozumnej materii reszty świata i wywodzących się z tej filozofii imperializmu, kolonializmu, później kapitalizmu i industrializacji. Choć różni badacze zwracają uwagę na to, że nigdy tak do końca, w pełni, nie nastąpiło weberowskie odczarowanie świata, czyli pełna racjonalizacja życia społecznego, to jednak kultura, w której funkcjonujemy, czyli nasz system społeczny, ekonomiczny, polityczny, literatura i nauka, a z nimi nasz system wartości, czyli system uczący nas od dziecka, co jest w życiu ważne i wartościowe i po co żyjemy, oparta jest na dychotomii, jak nazwała to australijska filozofka Val Plamut, na hiperseparacji człowieka i środowiska naturalnego. Plamut zwracała uwagę, że zaczynamy ponosić konsekwencje nie tyle destrukcji środowiska, ale przede wszystkim w sposobu, w jaki myślimy o naturze. Argumentowała, że kultura współczesna to kultura kontroli i okiełznywania, między innymi natury właśnie. Dominujące w niej narracje i praktyki wynikają z przekonania, że człowiek jest zewnętrzny i niezależny wobec środowiska naturalnego, które jest rozumiane jako podrzędne wobec człowieka.
Natura jest traktowana jedynie jako tło dla działań człowieka, dla historii, dla człowieka, który zarządza, wydobywa lub chroni zasoby. Czyli myślenie to leży też u podstaw wielu przedsięwzięć i projektów związanych z ochroną środowiska. Przy tym już 30 lat temu Plamut pisała, że podczas gdy coraz rzadziej możemy napić się czystej wody ze strumienia czy oddychać niezanieczyszczonym powietrzem, coraz częściej są one prywatyzowane i stają się przywilejem tych, których stać na to, by za korzystanie z nich płacić. A jak pytają twórcy pięknego filmu Splątania, czy producenci wody rzeczywiście produkują wodę? Czy myślenie o wodzie jako o towarze jest czymś nomen omen naturalnym? Dość dobitnie przekonujemy się dzisiaj, choć może nadal przede wszystkim bardziej w Meksyku niż w Stanach Zjednoczonych albo nad Indusem niż nad Tamizą, że myślenie o człowieku jako o niezależnym, o środowisku także nie jest specjalnie racjonalne. I dla White'a, i dla Plamut kultura zachodnia ufundowana zatem została na rozdziale i wpisano w niego nierówność pomiędzy światem człowieka a środowiskiem naturalnym. Odpowiedzią na kryzys ekologiczny nie jest więc nauczenie się, jak korzystać czy użytkować naturę w bardziej zrównoważony sposób. Powinniśmy raczej zrewidować naszą rzekomą niezależność od przyrody i przemyśleć nasze z nią relacje. A zatem coraz częściej mówi się o tym, że obecny kryzys to przede wszystkim kryzys kultury. Tak? To nie jest kryzys klimatu czy kryzys klimatyczny, tylko kryzys człowieka przede wszystkim. Między innymi indyjsko-amerykański pisarz Amitav Ghosh zwraca uwagę na to, że jest to kryzys wyobraźni. Nie umiemy wyobrazić sobie ogromu zmian i świata, który nas czeka, ani odpowiednio zareagować na to, co się dookoła nas dzieje. Ghosh pisze o naszej nieadekwatnej reakcji, czy braku reakcji w zasadzie, analizując powieść nowoczesną, która nie podejmuje tematu katastrofy klimatycznej niemal w ogóle. Jeśli te tematy są w literaturze podejmowane, to jest to science fiction albo fantasy, czyli literatura gorszej kategorii, hybryda, za którą nie można dostać Nobla. I proponuje nazywać nasze czasy epoką wielkiego szaleństwa albo wielkiego obłędu, bo z perspektywy przyszłych, przetrzebionych pokoleń, które będą próbowały doszukać się w naszej literaturze, sztuce i nauce informacji o tym, jak radziliśmy sobie z kryzysem, tematy, które podejmujemy, konsumpcja, której się oddajemy, wiara w nowe technologie i podróże kosmiczne lub nasza ignorancja, wyparcie, denializm, wszystko to będzie znamionami obłędu. Ghosh, tak jak wielu innych pisarzy, filozofów i badaczy, zwraca uwagę na to, że zmiana klimatyczna rzuca przede wszystkim wyzwanie najprawdopodobniej najważniejszej wartości współczesnych czasów, czyli idei wolności jednostki, która jest centralna we współczesnej polityce, legislacji, o tym mówiłam tutaj w zeszłym roku, nauce i sztuce. Samostanowienie, laissez-faireism, czyli wolność jednostki w wymiarze społeczno-gospodarczym, rozwój indywidualny, well-being jednostki, a nie rozwój czy dobro wspólnoty, własność prywatna, także indywidualna odpowiedzialność także za wybory ekologiczne. To wszystko są idee, które nas kształtują i ograniczają naszą wyobraźnię. Bardzo trudno jest nam myśleć poza tymi kategoriami. To, co powinniśmy zatem zrobić, mówi Ghosh, to znaleźć drogę wyjścia z pułapki myślenia indywidualistycznego. Myślenia o własnym ja, o własnym rozwoju i o nieograniczonej ludzkiej wolności, zawsze kosztem innych, w tym środowiska naturalnego, które jest postrzegane tylko jako materia, tło dla ludzkiej aktywności. I otwarcie wyobraźni na inne sposoby bycia w świecie i wchodzenia w relacje z innymi, w tym ze środowiskiem naturalnym właśnie. Antropolog i ekolog Gregory Bateson już w latach 70. pisał, że to nie środowisko się psuje, to nasze wartości są złe. Istotne jest tutaj podważenie także narracji i wartości pełnej kontroli nad światem, czyli założenia, że człowiek powinien przekształcać, okiełznywać, ujarzmiać, poskramiać żywioły natury, modyfikować świat czy czynić sobie ziemię poddaną i tym samym zaakceptowanie ludzkiej zależności od świata, od środowiska naturalnego, naszą ograniczoność, kruchość i niemożność permanentnego rozwoju. I żeby zacząć myśleć o człowieku jako zależnym od środowiska, musimy tworzyć narracje, projekty i metafory, między innymi naukę właśnie, które tak go przedstawiają. I myślę, że nauki przyrodnicze i ewolucyjne są w tym świetne, o ile skupiają się przede wszystkim na podkreślaniu tych zależności i powiązań. Ekologia jest w końcu nauką o relacjach. Byłoby jednak dobrze, gdyby na nowo pomyśleć człowieka jako część ekosystemu, a ekosystem jako część świata ludzkiego, a nie tło dla naszych działań. Obiekt, który się psuje i potrzebuje teraz naprawy. Nauka może zachęcać do otwierania wyobraźni na nowe sposoby myślenia i bycia w świecie. Może stymulować refleksję nad tym, jak zależni i powiązani z naturą jesteśmy i że nasza rzeczywistość istnieje dzięki nie tylko ludzkim projektom wytwarzania świata.
Nie jesteśmy niezależni, nie jesteśmy ukoronowaniem stworzenia wbrew obrazkom i narracjom, do których przywykliśmy, jak wspaniale pokazuje wybitny paleontolog Stephen Gould w książce Wspaniałe życie. Jesteśmy powiązani, spokrewnieni, jak uczą nas zarówno nauki przyrodnicze, jak i niezachodnie systemy kulturowe, z życiem na Ziemi. Jonathan Weiner we wspaniałej książce o ewolucji w praktyce, The Beak of a Finch, pisze, że nawet Darwin w swoich notatkach twierdził, że tylko arogancja i samo uwielbienie pozwalają nam uważać, że ludzka świadomość jest większym cudem niż na przykład dziób, skrzydło, pióro czy jakikolwiek inny element ulepiony w tym samym procesie ewolucji. Ochrona środowiska zatem, moim zdaniem, w świetle tego argumentu, nie powinna skupiać się tylko i wyłącznie na ulepszaniu zarządzania i lepszym egzekwowaniu przepisów, ale przede wszystkim na budowaniu i odbudowywaniu relacji człowieka ze środowiskiem, którego współtworzy, od którego jest zależny i za które tylko rozumiejąc tę zależność będzie mógł stać się odpowiedzialny. I to jest moim zdaniem kluczowe. Nie będziemy w stanie być odpowiedzialni za środowisko w kulturze, która zakłada, że jesteśmy od niego odrębni i niezależni, że możemy się do niego odwrócić plecami, że możemy się go nie uczyć i nie rozumieć i nie poznawać. Powinniśmy kształtować myślenie o człowieku jako o części ekosystemu i to jest moim zdaniem odpowiedzialność nauki. Jako o zależnym od i powiązanym ze środowiskiem, w którym żyje. A o przyrodzie w kategoriach etycznych, w kategoriach twórców zrównoważonych systemów, a nie jedynie w kategoriach obiektów, rzeczy lub materii. Bez praktycznego przekraczania granicy między naturą a kulturą na poziomie nauki, literatury, dyskusji jako takiej, nie będziemy w stanie nauczyć się odpowiedzialnie reagować na zmiany klimatyczne i ekologiczne. Nie będziemy w stanie w ogóle ich pojąć, zmierzyć się z nimi. Cytowany już przeze mnie Gregory Bateson argumentował, że jednostką przeżycia nie jest gatunek, rodzina czy społeczność, ale gatunek plus środowisko. A zatem człowiek, który niszczy swoje środowisko, jest na drodze do samounicestwienia się. Dziękuję bardzo.